Lewy i Bayern trafieni już na początku. A później stało się to. Bayern Monachium postraszony, ale wybrnął z kłopotów. Bayern Monachium pokonał FSV Mainz 2-1 w meczu 15. kolejki niemieckiej Bundesligi. Zwycięską bramkę dla Bawarczyków zdobył 18-letni Jamal Musiala. Robert Lewandowski przez większość czasu gry był zupełnie niewidoczny. Polski snajper nie tylko regularnie przegrywał pojedynki z obrońcami Mainz, ale też zupełnie nie układała się jego współpraca z kolegami z drużyny. Mowa ciała lewego mówiła wszystko. W ostatnich trzech spotkaniach ligowych Bayernu z Mainz na Allianz Arenie Bawarczycy zdobyli aż 17 bramek. Drużyna z Monachium triumfowała 5-2, 6-1 i 6-0, a Robert Lewandowski zapisał na swoim koncie 4 trafienia. W sobotę lewy był jednak wyjątkowo mało widoczny, a telewizyjne kamery pokazywały go głównie wtedy, gdy zgłaszał pretensje do swoich kolegów z drużyny. Mecz 15. Kolejki Bundesligi rozpoczął się od zdecydowanej dominacji Bayernu. Drużyna Juliana Nagelsmanna bardzo długo utrzymywała się przy piłce i wyminała mnóstwo podań w pobliżu pola karnego Mainz. Po jednej z zespołowych akcji mocny strzał z rogu pola karnego oddał Benjamin Pavard, jednak Robin Centner był na posterunku. Dobitka Alphonso Davisa przeleciała z kolei tuż obok słupka bramki Mainz. Bayern naciskał, kreował sytuację, ale wynik spotkania w Monachium otworzyli goście. Fenomenalnie w polu karnym Bawarczyków zachował się Jonathan Burkhardt, który zgrabnie odwrócił się z piłką i miętko dośrodkował wprost na głowę Karima Onisivo. Austriacki snajper bez najmniejszych problemów wbił piłkę do siatki Bayernu. Po strzeleniu otwierającej bramki przez Mainz mecz w Monachium stał się mocno chaotyczny. Bayern zgubił rytm, a goście bardzo efektywnie uprzykrzali piłkarzom Nagelsmanna i ich poczynania w ofensywie. Przed przerwą gospodarze nie zdołali wyrównać, a niezłe okazje do strzelenia gola mieli tylko Thomas Müller i Kingsley Coman. Robert Lewandowski był zupełnie niewidoczny, a gdy znajdował się przy piłce, natychmiast pojawiało się przy nim paru piłkarzy Mainz. Po zmianie stron Bayern ponownie przycisnął. Najpierw niezłą szansę po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Comana miał lewy, jednak jego strzał głową trafił wprost w Robina Zentnera. Chwilę później francuski skrzydłowy sam wziął sprawy w swoje ręce. Coman otrzymał kapitalne prostopadłe podanie od Tolisso i w sytuacji sam na sam nie dał najmniejszych szans bramkarzowi Mainz. W 64. minucie gry reprezentant Francji mógł trafić po raz drugi, jednak po ładnym driblingu na lewej flance oddał minimalnie niecelny strzał na bramkę Zentnera. Robert Lewandowski miał w tym czasie pretensje do kolegów, że ci nie dogrywają mu piłek. Polski snajper nie tylko nie radził sobie w pojedynkach z obrońcami Mainz, ale też zupełnie nie układała się jego współpraca z partnerami z zespołu. Lewy często dawał znać innych piłkarzom Bayernu, że nie jest zachwycony ich grą. Bayern nie miał pomysłu na Mainz i widać było, że potwornie się męczył. Niemoc gospodarzy przełamał w końcu 18-letni Jamal Musiala, który minął jednego z obrońców na linii 16 metra i oddał piękny, techniczny strzał w dolny róg bramki Zentnera. Drużyna Nagelsmanna triumfowała, ale zdecydowanie nie zachwyciła. Bawarczykom brakowało pomysłu, dokładności i wzajemnego zrozumienia. 3 punktów. Zostają jednak w Monachium, a przed świąteczną przerwą Bayern pozostaje liderem Bundesligi i ma komfortową przewagę nad drugą w tabeli Borussią Dortmund.